Bądź cyberbezpieczny. Sprawdzaj SMS-y autoryzujące transakcje. Czy wiesz, że na Twoim komputerze, w telefonie, może znajdować się złośliwe oprogramowanie, które modyfikuje dane przelewu, który wykonujesz? Szanowni Państwo, taka sytuacja jest. Państwo na przykład buty kupują, bo można sobie kupić buty, a porządny człowiek to nawet dwie pary powinien mieć takie na lato z siateczką i na zimę takie trochę cieplejsze. Państwo chcą kupić te buty, Państwo to robią przez internet, bo to jest taniej, szybciej, prawda? I te buty kosztują 240 zł, to jest dosyć dobra cena za buty, powiedzmy sobie szczerze. I Państwo za nie płacą przez internet. I do Państwa przychodzi taki SMS z autoryzacją, prawda, płatności, żeby tam potwierdzić, że Państwo kupują te buty. Państwo nie czytacie tych SMS-ów, Państwo płacicie potem, autoryzujecie i zamiast 240 jest, prawda, cena 2400, bo jakiś zły człowiek, który ma na imię na przykład Marcin, prawda, bo on jest przestępcą, cyberprzestępcą, on dopisał Wam zero, Państwo nie przeczytali i Państwo płacą potem. I po co przepłacać za buty? No. SMS służący potwierdzeniu transakcji bankowej poza kodem SMS, który należy wpisać autoryzującą transakcję, zawiera tytuł przelewu, kwotę, część numeru rachunku, na który dokonywany jest przelew. Każda z informacji może zostać zmodyfikowana przez cyberprzestępców. Sprawdzaj SMS-y autoryzujące transakcje. Bezpieczeństwo online. Niebezpieczne strony. Każdego dnia na całym świecie wysyłanych jest wiele milionów wiadomości e-mail. Większość z nas ufa, że źródło, z którego pochodzą, jest bezpieczne. Otrzymując wiadomości e-mail, nie zawsze sprawdzamy dokładnie adres nadawcy. Często bez zastanowienia otwieramy załączniki lub klikamy w linki znajdujące się w treści wiadomości. 1 na 8 osób otwiera niebezpieczną stronę, a każdy, kto korzysta z poczty elektronicznej, otrzymuje wiadomości od cyberprzestępców. Cyberprzestępcy często posługują się spamem jako narzędziem ataku. Mogą w ten sposób rozpowszechniać odnośniki do stron wyłudzających nasze poufne dane, czyli np. loginy, hasła czy numery kont bankowych. W ten chytry sposób przekonują nas do uruchomienia załącznika albo wizyty na określonej stronie internetowej. Na tym właśnie polega phishing, najczęstsza współcześnie forma oszustw internetowych. Phishing jest formą ataku, która polega na podszyciu się pod znaną markę, organizację bądź osobę. Polega na tym, że wyłudzane są informacje poufne. Wyłudzane mogą być numery kart kredytowych i debetowych, hasła dostępu do bankowości elektronicznej i serwisów internetowych oraz dane osobowe. Im więcej fałszywych wiadomości zostanie wysłanych, tym wyższe prawdopodobieństwo, że większa liczba osób otworzy załączony link. Najwięcej ataków typu phishing ma miejsce między 14 a 17. Temat wiadomości zawsze sformułowany jest tak, żeby natychmiast wywołać zaciekawienie. Wiadomość może zawierać informacje o niezapłaconej fakturze, błędnym rozliczeniu czy nadpłacie. Nadawca wiadomości wyświetlany jest jako nazwa zaufanej organizacji lub czyjeś imię i nazwisko. Temat ma zaniepokoić, nakłonić do natychmiastowego odczytania wiadomości. Treść zawiera niepokojący komunikat, na przykład o blokadzie konta w banku. Cyberprzestępcy mogą także wykorzystać naszych znajomych na portalach społecznościowych. Podszywając się pod nas, wysyłają do nich wiadomość, poszerzając w ten sposób swoją bazę kontaktów. Na ogół ufamy naszym znajomym i kiedy otwieramy od nich wiadomość, wierzymy, że jest bezpieczna i nie zawiera żadnych złośliwych treści. Ta metoda z punktu widzenia cyberprzestępców jest znacznie skuteczniejsza niż wysyłanie spamu z nieznanych nikomu kont. Pamiętaj, nawet gdy przez przypadek lub chwilową nieuwagę znajdziesz się na stronie phishing, nie podawaj żadnych danych. Samo otwarcie strony zazwyczaj nie pociąga za sobą poważnych konsekwencji. Gdy po podaniu hasła zauważysz, że coś jest nie tak, proces ładowania się przedłuża, witryna wygasła, natychmiast zmień hasło. Bank nigdy nie prosi o podanie poufnych danych w wiadomości e-mail lub przez telefon.